Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa, bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Miłosierdzie to obfitość w okazywaniu dobra drugiemu człowiekowi. Jezus prosi nas, abyśmy byli obfici w okazywaniu dobra naszym bliźnim. Uczymy się tego właściwie przede wszystkim przez. Przyjmowanie miłości od Ojca w niebie. Jeśli widzimy, jak On, jak Jego miłość jest, jest obfita wobec nas, jak On bardzo nas kocha, wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście tak samo czynić drugiemu człowiekowi. Więc dobrze tak dzisiaj chwileczkę usiąść, pomyśleć, żeby zobaczyć to dobro, które Bóg czyni wobec nas i że jest to dobro obfite, że Bóg nie jest skąpy wobec nas, żeby też nawet nazwać te rzeczy. Może były takie wydarzenia ostatnio w swoim życiu, że spodziewałeś się jakiegoś dobra, prosiłeś o to Boga, a On nie dość, że okazał to dobro, to jeszcze to dał w nadmiarze i dobrze zapamiętywać takie momenty, bo to jest właśnie miłosierdzie. Jeśli widzimy takie działanie Boże w naszym życiu. To my też chcemy tak robić po prostu i w obfitości, w, w, w maksymalnie ile możemy po prostu przekazywać to dobro drugiemu człowiekowi.